Dzisiaj pragnę Ciebie zainteresować książką Rosyjska medycyna informacyjna. Warto zajrzeć do niej, gdy chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat dwupunktu i matrycy energetycznej. Wielu ludzi ma wspomnienia, które negatywnie wpływają na ich zdrowie i nie pozwalają im żyć szczęśliwie. Wspomnienia błędnych decyzji, straty, wypadków, śmierci kochanych ludzi, nieudanych związków, błędów, których człowiek nie potrafi sobie albo komuś wybaczyć. Człowieka mogą obciążać także nieuświadomione wspomnienia. Czasami ktoś ma przez długi czas zły humor, depresyjny nastrój albo koszmary i nie wie dlaczego. To również może wynikać z nieuświadomionych, obciążających wspomnień z tego albo wcześniejszego życia. Wspomnienia człowieka wpływają na jego życie, teraźniejszość i przyszłość. Ważne jest, by zmienić nastawienie do przeszłych negatywnych zdarzeń i każde życiowe doświadczenie ocenić jako sensowne i wartościowe. Jest tak dlatego, że to nie zdarzenia są decydujące dla naszego zdrowia i szczęścia, ale nasz do nich stosunek. Sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze wspomnienia. Możemy wyjaśnić wszystkie negatywne wspomnienia jako sensowne i wartościowe i w ten sposób dać wolną drogę dla pozytywnych uczuć i myśli oraz zdrowej, szczęśliwej, harmonijnej przyszłości. Rosyjska medycyna informacyjna oferuje w tym celu doskonałą koncentrację. Z jej pomocą w każdej chwili możesz zdecydować się nie tylko na nową przyszłość, ale również na nową, pozytywną przeszłość. Zwróć uwagę na to, jak rosyjska medycyna informacyjna podchodzi do tematu, formułowania tematu, a także utrwalenia go, aby zamanifestował się i zmaterializował w rzeczywistości.